Cześć, tu Sandra. Dzisiaj trochę inny filmik, bo nie pokażę Wam żadnych prac, tylko taką małą paczuchę niespodziankę, którą dostałam od Justyny z kanału Scrap Justa. Także dziękuję Ci bardzo, Justynko, pozdrawiam Cię serdecznie. No i nie spodziewałam się zupełnie, bo nie było mnie w domu, pojechałam z dzieciakami do moich rodziców. Wiecie, jak to teraz te strajki, szkoły zamknięte, także mieliśmy w planach 2-3 dni, a wyszło tak, że siedzieliśmy ponad tydzień. I wróciliśmy dopiero dzisiaj, jest piątek, nie wiem kiedy mi się uda to wrzucić, ale jak tylko weszłam do domu, to zobaczyłam, że leży na środku paczka i czeka na mnie na otwarcie, także od razu się wzięłam za nagrywanie. Akurat mały śpi, także mam nadzieję, że uda mi się to tutaj jakoś ogarnąć i chciałam się z Wami tym podzielić. No i przede wszystkim podziękować serdecznie Justynie, bo zawsze o mnie pamięta tutaj na wszystkie święta i tak dalej, także wiecie, my się tutaj wymieniamy. I pokażę Wam tak, nie wiem czy się zmieści w kadrze, otworzyłam tylko karton, żeby tutaj już nie ciąć, nie szeleścić, karton jest spory i chyba mi się tutaj nie zmieści na mój stolik, także sobie postawię go obok i będę po prostu wyciągać, co tutaj dam radę. O, tutaj kawałek, zobaczycie, pudełka. Są papiery, także będę szeleścić, bo tutaj jest wszystko ładnie zabezpieczone, żeby nic nie latało. I tak, o, patrzcie, super. Sznurek jutowy, akurat mi się niedawno, znaczy nie skończył całkiem, ale już jest tak naraz nawinięte, że już widać szpulkę tą gołą tekturową. Także na pewno się przyda i bardzo też lubię go używać, także dziękuję Ci bardzo, Justynko, za sznureczek. Tutaj widzę coś to na później może odłożę, bo to jest coś robionego. Przejdziemy tutaj dalej do tego, co z wierzchu leży. I tutaj mamy coś takiego. A4 Scrapbooking Papers i to jest 13 Arts. Powiem Wam, że takiego papieru jeszcze nie widziałam. Jakiś pociąg jest. Zaraz zobaczymy tutaj w środku, co to Justynka wymyśliła. I tutaj jest ta okładka, ale fajny. Patrzcie. Tutaj możecie sobie nazwę przeczytać, bo tym gotycką czcionką to nie bardzo widzę, co tu. Coś tam, Station of on Train. Także możecie sobie poszukać, poszperać, chyba że już to znacie, ale ja powiem Wam, że takich nie widziałam. Z 13 Art znam tylko te ich zwykłe takie kolekcje, duże i małe, a takich A4 papierów to nawet nie widziałam nigdy. I one są takie fajne, lekko śliskie w dotyku. No i przede wszystkim te wzory vintage'owe, to jest zupełnie w moim stylu, ale Justyna dobrze wie, że ja taki styl lubię, ona też właśnie taki lubi, także pod tym względem się dogadujemy. Tutaj zobaczcie, jakie tutaj te zdjęcia vintage'owe, super. I one są jednostronne, także nie będzie szkoda tutaj nic ciąć ani wycinać. Tutaj taki też fajny, jakby z biletami starymi. Tutaj kolejny taki, jakby trochę pocztowe tutaj są elementy. Ten jest świetny, kolory ma, ten turkus. Super. Mój ulubiony kolor, powiem Wam. Co mogę, to kupuję w turkusie. Także trafiła Justynka w mój ulubiony kolor. Nawet podobny do koloru moich włosów. Nie wiem, tu Wam pokażę, może będzie widać coś. O. Super kolorek. I te wzory też takie vintage'owe. I te zdjęcia przede wszystkim. Takie zdjęcia uwielbiam. To nawet szkoda mi, wiecie co, używać, jak mam jakieś takie zestawy czy coś, to po prostu trzymam je gdzieś na jakieś specjalne okazje. Także taki zestaw A4. To sobie odłożę zaraz na bok. Pewnie Wam tu trzącham kamerą, także przepraszam, ale jak się kręcę dookoła, to cały stolik mi się buja. Tutaj mamy takie półkryształki, gwiazdeczki i takie różyczki czerwone. Takich różyczek jeszcze nie miałam nigdy, także na pewno coś nowego. Zawsze gdzieś tam można to upchnąć pod kwiaty.
Wiadomo, no te kryształki to gdzieś do ozdoby albo nawet jako środki kwiatków, ale takich tych różyczek z tworzywa to jeszcze nie miałam. Także znowu coś tutaj nowego od Justyny. Tutaj mamy jakąś kopertkę. I tu w kopercie. Ojej, tu w kopercie są cudowności, żeby tu nic nie wysypać. Patrzcie, tu. Tu mamy takie. To są, słuchajcie, te karteczki przylepne takie, ale fajne. Takie do napisania jakieś, tak? A tutaj są buciki takie, czy stópki takie różowe. Super. Takie motyle duże, ale ładne. To nawet szkoda będzie gdzieś użyć. Może to sobie nawet gdzieś wykorzystam gdzieś do ozdoby w domu, a niekoniecznie na jakieś prace. Super. No i znowu turkus, mój ulubiony. Także dziękuję bardzo. Patrzcie, i takie złocenia mają, i większe, i mniejsze. Super te motylki. I one są takie z takiej tekturki sztywniejszej, także bardzo fajne. Nawet można je jakoś pewnie uformować, czy wygiąć sobie. Tutaj mamy, to jest wyembosowane na kalce. Też z takim złoconym tutaj brokatem w środku. Także to pewnie Justynka sama robiła. Dziękuję bardzo. Super. Tutaj mamy, o, znowu jakieś takie. To nie wiem, czy to gotowe karteczki były, czy to Justyna stemplowała. Bardzo fajne, takie też vintage'owe z klepsydrą. Lista zadań do zrobienia i tutaj można sobie wypunktować. Bardzo fajnie można to na tło albo jako kartę gdzieś w pracy użyć. No i zdjęcia vintage'owe, to już nawet chyba nie muszę mówić. Super. I tutaj jest mama z dzidzią, tutaj są też dzieciaczki ślubne. I tutaj jest dziewczynka taka do szkoły, tutaj jest taka pani w futrze. Super są te zdjęcia. Tu takie w kwadracie. Też takie w sepi. Tu jakie żywe te czerwone kwiaty, ale super. Patrzcie, i klucze, i klatki, i znowu to wszystko co najlepsze. Tutaj z kolei zwierzę iFly, też róże. Tutaj jest, nie wiem, teraz pomylę, pewnie lawenda. Bo ja to wrzos i lawendę zawsze mylę i wszystko jedno i to samo dla mnie. Także tutaj takie znów sepi, takie róże. Bardzo fajne. Fajny format jest tego, bo można to po prostu przykleić na kartkę z jakąś obwódką białą, czy z jakiegoś innego koloru. Już praktycznie jest jedna warstwa kartki zrobiona. No i te zdjęcia vintage'owe to już w ogóle super. Dziękuję bardzo. I tutaj mam serwetki, słuchajcie. O, patrzcie, jakieś świąteczne tutaj z jajeczkami. Fajne. I tutaj mamy też, o, z króliczkiem. Tą to chyba muszę schować, bo zaraz jak córa zobaczy, to mi ją zabierze i będzie po serwetce. Tutaj też taka śmieszna, z kurkami i z królikiem. Znowu was trzącham. I tutaj jest taka komunijna z kielichem. Super. Te wzory się chyba powtarzają, jak się rozłoży serwetkę. Nie, tu są takie narożniki z winogronami, ale to też bardzo fajne. Gdzieś to można użyć do dekupażu na jakąś może skrzyneczkę. Wiecie, jako to na wieczku ozdobny wzór i potem te narożniki gdzieś dookoła skrzynki. Bardzo fajnie by wyglądało. Nie wiem, spróbuję, może się za coś takiego kiedyś zabiorę. Jak nie, to ewentualnie się podzielę z mamą, bo ona to właśnie bardziej tak w dekupażu siedzi. Także to by było tu z koperty wszystko. I co tutaj dalej? No tu już widzę paka słodkości. Także i coś dla moich dzieciaków się też znalazło. To schowam i dostaną w odpowiednim czasie, że tak powiem, bo jak znajdą, to już za 5 minut nie będzie nic, także to schowam i przetrzymam. Także dziękuję bardzo, Justynko, że nawet pomyślałaś nie tylko o takich, wiecie, skrapowych rzeczach, ale też o jakichś przyjemnościach dla dzieciaków. Tutaj dalej widzę dwa bloczki takie papierów, 15. To są, jeśli dobrze kojarzę, z Actiona, tą firmę. Powiem wam, że ja mam do tych naszych polskich Actionów spory kawałek i nawet nie mam zamiaru się wybierać, bo to droga praktycznie w jedną i w drugą stronę by mi zajęła cały dzień autobusami, PKS-ami i tak dalej.
Jedyne zakupy z Actiona, jakie mam, to są te, które kuzynce w Niemczech się udało dostać. Przesunę te pudełko, bo tu coś chyba zasłania. I to też wiecie, jak to jest. Jak się ma daleko, to z kolei się bierze całe zapasy i niektórych papierów, które akurat udało jej się dorwać, bo były, a też niezbyt dużo tych wzorów, to po prostu mam po kilka bloczków i nawet tego nie zużyję pewnie wszystkiego. Bo jak już udało jej się złapać, to brała na zapas, ile dało radę. Także tutaj mam dwa takie, których, powiem Wam, w ogóle nie widziałam takich wzorów. I bardzo fajne takie, widzę, błękitno-zielone tutaj odcienie, o ten bardzo fajny, taki spękany. Pewnie Wy, jak macie blisko do Actiona, to już je znacie, albo nawet sami macie, ale wiecie, dla mnie to taka nowość, więc tutaj sobie pooglądam. Tutaj jest taki fajny też zawijasy wzorek. O, tu chmurki, super. Do jakichś dziecięcych prac, bardzo fajne, czy w tą stronę, zawsze jakieś tło można zrobić z tego fajne. Tutaj jest taki wzorek jakby siatka. Tu znowu takie szare tło, bardzo fajne. Tutaj taka krateczka, paseczki też bardzo fajne. Szare takie uniwersalne, to do różnych prac można sobie wkomponować gdzieś. I to jest bardzo... Ja lubię takie tła właśnie jednolite, z jakimiś przetarciami, rysami, z jakimiś takimi chlapaniami. To jest takie bardzo uniwersalne i do każdej pracy można wykorzystać. I tu widzę jakieś fajne w motylki, taki w brązach. O, ten jest super. Świetny ten jest papier. Już widzę chyba, że cały bloczek będzie taki w moim stylu. Tutaj znowu takie brązy. Tutaj takie są rąby. Znowu tutaj brąz fajny. O, znowu tutaj jest mapa jakaś z zaznaczonym skarbem tutaj. Także bardzo fajny papierek, aż szkoda będzie ich używać. Tutaj znowu takie są maziaje brązowe, tu jest ciemny, ten jest fajny. Niby ciemny, ale ja lubię takie papiery bardzo. Fajny wzór ma taki, jakby jakiś materiał, coś takiego. No i znowu mapa, także map trochę tutaj jest, także może nie będzie mi szkoda ich wykorzystać, bo coś tam zostanie w zapasie z innych wzorów. Tutaj znowu taki jasny gdzieś na tło i tu, o, ten jest fajny. Patrzcie, same takie stemple pocztowe. Bardzo fajny papier. Także super, te bloczki, takich nie mam. No i raczej bym nie miała, gdyby nie teraz Justyna mi tutaj przysłała, bo no tak jak mówię, do Actiona mi nie po drodze. Chyba, że jakiś tutaj gdzieś w pobliżu w końcu otworzą, to będę częstym gościem. Ale Justynko, bardzo Ci dziękuję, bo nie miałabym możliwości zdobycia tych papierów, na pewno samemu. I co tu jeszcze mamy dalej? Tu widzę, jeszcze jest rolka taśmy dwustronnej. Tak, 9 mm, taka biała. I tak jak patrzę na nią, to mi się wydaje, że może to być ta taka, wiecie, zrywalna, że nie trzeba jej nożyczkami ciąć. Taśma zawsze się przyda, także dziękuję bardzo. To jest pod ręką, tutaj mam swoje resztki jeszcze w szufladzie, także od razu ta taśma też tam powędruje i będę używać. Tutaj jeszcze mamy taką papierową torebeczkę. Tu chyba jak urwę, to chyba, mam nadzieję, nic nie zepsuję. Może tak jakoś to otworzę. Tu w środku jakieś skarby, bo ciężkie i grzechocze. Ojej, patrzcie, ile tego. Tu Justynka znów zaszalała. Wszystko? Wszystko? Patrzcie, jakie cuda. O, tu, zobaczcie to. To Justynka sama robiła. To jest z kapselków, takie... Ja wiem, jakby to nazwać, takie kabuszony. Taka jest ramka z tego kapsla wywiniętego i tu w środku jest ozdoba. I tu jest, widzę, glossy akcent, a tu chyba crackle akcent, takie popękane. Nie wiem, czy będziecie to dobrze widzieć. Super. Bardzo fajne. Tutaj jest jeszcze też. O, tu jest jeden. Tu, patrzcie. Motylki. Super. Bardzo fajnie takie właśnie robione przez kogoś samemu ozdoby.
Bardzo fajny prezent, bo wiecie, nie dość, że to jest ozdoba, którą możemy użyć, to jeszcze jest zrobiona specjalnie dla nas przez kogoś. Także super, bardzo fajnie to wygląda. Ja widziałam, jak Justyna właśnie robi to na filmiku, ale sama nigdy nie próbowałam, także teraz widzę na żywo, jaki to jest efekt, bardzo fajny. Dziękuję bardzo, Justynko. Może sama kiedyś spróbuję coś takiego zrobić. Zobaczymy, jak to mi wyjdzie. No i tutaj widzicie blachy, metale, czyli wszystko to, co lubimy, co chyba każdy lubi. Te są bardzo fajne. Też można właśnie takiego sobie kabochona samemu spróbować zrobić w takich rameczkach. Takich nie mam za dużo, muszę gdzieś sobie je poszukać i zorganizować więcej. Zębatka też bardzo fajna. Zębatki to ja w ogóle uwielbiam. O Jezus, patrzcie tutaj. Jaka kłódka z kluczem, maluśka. Takiej to jeszcze nie widziałam. Super. To muszę gdzieś schować od razu, żeby mi się nie zagubiło. Takie serducha. Tutaj są większe, mniejsze. Tu jest takie też bardzo fajne. Tutaj jeszcze są gwiazdeczki. Srebrne takie. To jest plastik chyba. Tak mi się wydaje. Bardzo fajne. Takie do zawieszenia. Motylek złoty. Tutaj są ćwieki z takim większym łebkiem, bardzo fajne. Ja mam takie maluszki. A te, o patrzcie, te jeszcze mają łebek taki, jakby śrubki były. Super. Takich też nie widziałam nigdzie. Ale fajne. I tu są, oj, ucieka. Złote też z takim większym łebkiem. Ja mam takie maluszki właśnie, ale... Nie chcę na razie zamawiać żadnych większych, żeby, bo chcę w końcu te moje zużyć, malutkie. I potem na pewno już coś nie... Już mam znalezione, także się nic nie zgubiło. Takie, patrzcie, oczka z takim wkrętem maluśkim. Bardzo fajne, można to sobie gdzieś do jakiejś ozdoby przyczepić i zrobić zawieszkę samemu z tego. I tu jest też takie oczko z taką igłą dłuższą, także można sobie zrobić... Jakieś dędadełko tu z koralików, albo gdzieś to wbić. Nawet w jajko wielkanocne, tak jak teraz. Także takie zawieszki. Takich rzeczy też nie mam. Się zastanawiałam, czy coś takiego sobie też nie kupić, ale no na razie stwierdziłam, że pomyślę, poczekam. A tutaj Justynka mi sprezentowała, także będę mogła sobie wypróbować, co z tego można zrobić. Tutaj jest kawałek łańcuszka. To też się na pewno przyda. Ja też zbieram po domu, gdzie znajdę jakieś takie właśnie kawałki łańcuszków, paseczków, śrubek i tak dalej, bo to do prac mediowych się przydaje. Nawet do kartek też zwykłych można wykorzystać. Tutaj są kółka albumowe. Powiem Wam, że ja takich kółek nigdy nie używałam. I też zawsze zapominam wrzucić sobie gdzieś tam do kosza, jak zakupy robię. A już myślałam nieraz, żeby kupić jakieś takie kółka, spróbować zrobić na nich jakiś albumik. I tutaj Justynka znowu coś nowego mi dała na wypróbowanie, także dziękuję bardzo. Jak wyjdzie z tego jakiś albumik, to na pewno się pochwalę i pokażę, co tutaj udało mi się wykombinować. Także jak już są kółka, to trzeba coś pomyśleć. Bo tak jak mówię, już myślałam nieraz o takich kółkach, żeby sobie samemu kupić, ale zawsze gdzieś tam z głowy wypada, jak już zakupy są... w drodze i to się tak przekłada następne. Tutaj jest też taka metalowa ozdoba z łebkiem śrubki, bardzo fajne. No i spinacze złote, takie spinacze to się zawsze przydają, szczególnie że zazwyczaj w papierniczych przynajmniej ja widziałam te takie srebrne, a tutaj od Justynki są złote. Można sobie z nich też samemu różne ozdoby porobić. Wystarczy jakąś wstążeczkę czy sznureczek przywiązać i już jest jakiś ozdobny element. Także dziękuję Ci bardzo, Justynko. Tutaj same skarby. I te, które najbardziej lubimy. Wszystkie metalowe takie elementy i dodatki. I co tutaj jeszcze? Tak przeglądam te papiery. I no tutaj mam teraz na koniec... Te prace Justyny, tutaj jest zawiązane, może mi się to uda jakoś odwiązać. O, udało się. I tutaj już widzę, że jest karteczka. Taka świąteczna. Patrzcie, jaka super.
prostu pomału, delikatnie zawinięta, żeby jej się nic po drodze nie stało. Patrzcie, jaka cudna karteczka. Z jajeczkami tutaj, z tekturką, aleluja. Tu są gałązki takie, wiecie, normalne takie zerwane gałązki. No i kwiatuszki papierowe, bardzo fajne. Super karteczka, super kolory. No i już podziwiałam u Justyny filmik z kartkami wielkanocnymi. Tam już też jej pisałam, że świetne, że śliczne. Także dziękuję bardzo i cieszę się, że jedna taka też dotarła do mnie. Na pewno będzie super pamiątką. Zaraz ją sobie tutaj na półce postawię. Już obok świątecznej z Bożego Narodzenia, tak do kompletu będzie. Tutaj są w środku życzenia, także tu nie będę Wam pokazywać. No i to, co tutaj wcześniej już też odkładałam na bok. Tutaj patrzcie, też Justynka pokazywała te takie kubeczki dekupażowe. A widzę, że tu jeszcze w środku coś jest, także zaraz przejdziemy do tego. Patrzcie, taki vintage'owy z wieżą Eiffla. I tutaj różne napisy i też są i spękania, i cieniowane tuszami, także super. Zaraz sobie też znajdę miejsce na niego i coś tutaj będę chować, żeby to było i praktyczne, i do podziwiania gdzieś na widoku. Zaraz znajdziemy jakieś fajne miejsce. I co tu my mamy w środku jeszcze? Opatrzcie, cekinki do shakerów. Ale jakie cekinki? Takich jeszcze nie widziałam. Patrzcie. Takie w paseczki. Nie są jednolite, tylko mają takie cieniowane paseczki tutaj. Bardzo fajne. Także dziękuję Ci, Justynko. Też właśnie cekinów nie mam zbyt dużo. Mam takie jakieś kwiatuszki, motylki, jakieś takie mikrokulki. Ale samych takich cekinów za dużo nie mam i już też się właśnie przymierzam do tego, żeby sobie kupić kilka różnych kolorów. No i tutaj Justyna chyba wyprzedza moje myślenie, bo dostałam takie bardzo fajne. Co tutaj jeszcze jest w środku? Tutaj mamy brokat, ale też fajny bardzo kolor. Patrzcie, taki nie to niebieski, nie to granatowy, taki trochę po ciemku w grafit wpada. Bardzo fajny kolor. Takiego nie mam. Ja mam takie te podstawowe, jakieś złote, srebrne, jakieś tam chyba czerwony. Jeszcze takiego nie mam. Także już jest coś nowego do kolekcji. Dziękuję bardzo. I patrzcie tutaj jeszcze. O matko. Patrzcie to. Pasta antyczna. Jaki to jest kolor? Miedź. Antyczna miedź. No już nawet nie mam słów. Bo już powiedziałam przed chwilą, że Justyna wyprzedza moje myślenie. Pasta antyczna w kolorze miedzi. Akurat miedzi mi brakowało i przy ostatnich zakupach chciałam też kupić, ale akurat potrzebowałam kilka rzeczy z innego sklepu i tam nie było tych takich miedziowych rzeczy. Także znowu przekładałam to na inny raz, na inne zakupy. No i teraz już widzę, że nie muszę, bo Justyna pomyślała za mnie i zrobiła mi super prezent, także dziękuję bardzo. Ja mam z tych takich past, mam zielony, mam niebieski, jakieś takie odcienie złota, odcienie srebra, a właśnie typowo takiego koloru miedzi nie miałam i chodził za mną już od jakiegoś czasu. Także naprawdę dziękuję Ci, Justynko, za te wszystkie super przydasie, za to, że o mnie pamiętasz. Za paczuszki, za niespodzianki, za te dobroci, które mi tutaj wysyłasz. No i co mogę więcej powiedzieć? Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Cię serdecznie. I chciałabym Ci życzyć przy okazji świąt wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia dla Ciebie, dla całej Twojej rodzinki. Nie uciekaj tu mi. No i jeszcze raz dziękuję bardzo. Serducho dla Ciebie. Buziaki. I Wam również dziękuję za oglądanie. Zapraszam też na kanał do Justyny. Podam Wam tam na dole w opisie link, jeśli jeszcze tam nie zaglądaliście. Bo jest naprawdę warto tam zajrzeć. Jest cała masa świetnych prac i albumiki, i karteczki. I właśnie ostatnio też Justynka się tutaj wzięła za takie dekupażowanie. Bardzo fajne stroiki, takie różne inne prace. Także zapraszam Was do Justyny. I dziękuję bardzo za oglądanie, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, pa!